Hej! Witam w nowym roku. Przychodzę do Was dzisiaj z nową serią, a będzie to seria o grze Anno 1800. Uwielbiam tą grę, jestem podekscytowana nadchodzącą rozgrywką, mam nadzieję, że Wy też. No więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Zdecydowałam, że nie zacznę od kampanii, a od trybu gry swobodnej. Kampanię przechodziłam kiedyś na poziomie łatwym, może zdecyduję się w późniejszym czasie przejść na poziomie średnim albo trudnym. Póki co muszę sobie poprzypominać mechaniki, także też w zasadzie wolę szczerze tą swobodną grę i kiedy nie wiem co mnie czeka, zazwyczaj daję sobie jakieś losowe ustawienia mapy i to mi bardziej odpowiada, gdy nie wiem co mnie czeka. Także zaczynamy tą rozgrywkę jako Olive Berry Gold ze złotymi barwami i koroną w herbie. I teraz możecie zobaczyć, że mam wszystkie dostępne dodatki, aczkolwiek szczerze powiedziawszy, w tej pierwszej mojej rozgrywce, w pierwszym sezonie Anno 1800 zagram bez przejścia i bez Krainy Lwów. Chcę mieć dostępny tylko Stary Świat i Nowy Świat, plus te wszystkie dodatki, które możemy tam używać. A kiedyś, może przy okazji kampanii, zdecyduję się na resztę. Każde DLC to jest masa dodatkowego kontentu, także też nie chcę za dużo tam dawać, bo nie ogarnę. Myślę, że na pierwszy raz to mi wystarczy. Jeśli chodzi o poziom trudności, to wybiorę ustawienia własne. I chcę, żeby to było tak wypośrodkowane. Tak, rozmiar świata może być średni, rozmiar wysp głowy nie średnia, trudność zwykła, żyzności średnie, złoża średnie, archipelag. Tutaj dam losowo, gdzieś tu było losowo. Tak, tutaj dam losowo. Jeśli chodzi o moich przeciwników, to wybieram sobie jedną postać z łatwego poziomu trudności i dwie z tego średnio zaawansowanego, czy to w sumie zaawansowany już. Chcę mieć wszystkich kupców, wszystkich piratów przeciętnych. Reszta ustawień to jest wszystko tak mniej więcej uśrednione. Rozpoczniemy ze standardowym portem początkowym, średnim kapitałem początkowym i bez odsłoniętej mapy oczywiście. Warunki zwycięstwa? Nie mam warunku zwycięstwa, to sobie ustalę w trakcie po prostu, jak w ogóle będę prowadzić tę grę, bo jeszcze nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało, czy będę toczyć wojny, czy raczej będę tutaj starać się o pokój i po prostu jakiś własny rozwój. Zobaczymy. Także jeszcze raz zapraszam, tym razem już do rozgrywki. Okej, jesteśmy na naszej pierwszej wyspie, jaką jest Mont-Sarasson? Może coś takiego? Jakaś francuska nazwa. Nie znam francuskiego, ale może tak się to czyta. Okej, no jest troszeczkę miejsca, ale mało tak naprawdę. No nic, gramy na takiej średniej trudności, także te wyspy nie będą jakieś wielkie też. I trudno, trzeba sobie z tym radzić. Mamy tutaj ziemniaki, zboże i winogrona. Fajnie by było znaleźć od razu kolejną wyspę, na której będziemy mieli przynajmniej paprykę i może chmiel. Także no tu widać od razu jedną wyspę. Myślę, że popłynę w tę stronę. Zobaczymy, co to jest. A tymczasem zacznę budowę, nie ma na co czekać. Okej, czyli z tej strony będę miała swoją osadę, a tutaj budynki przemysłowe na to wygląda, bo tutaj mam wszystkie złoża. Okej. Niech będzie i tak. Okej, zrobiłam sobie wstępny layout z rynkiem w środku. I mam nadzieję, że wszyscy będą mieli zasięg do niego. I tutaj myślę, że jeszcze jakąś budowlę wstawię, typu karczma albo nie wiem, straż, coś tu się jeszcze wsadzi. O, i jeszcze możemy dołożyć kilka domów. I tutaj oczywiście. Jak tam nasz statek? Okej, wchodzimy w epokę rolnictwa. Super, co my tu znaleźliśmy? Wszystko, czego nam trzeba, to jak czym prędzej trzeba zakładać osadę. Tylko gdzie tu jest brzeg? Tutaj jest kawałeczek. I pewnie gdzieś... I tutaj mamy. No dobra, niech będzie tutaj. Przypłynę tutaj czym prędzej i zbuduję swoją faktorię handlową. Póki jeszcze nikt nie zajął tej wyspy, bo ona jest świetna i jest blisko, także super. Dobra, mamy pierwszą ludność. Ona będzie się musiała zająć produkcją drewna, którą przeniesiemy gdzieś tutaj. W ten sposób. A więc tak, chata drwala. Tak, żeby było jak najkorzystniej dla nas. Tak, zaraz wam pokażę trik, jak ja to robię zawsze. Może już znacie. Polega one na tym, że z każdego rogu magazynu budujemy tartak, a później chatę drwala i one dzięki temu nie będą wpływać na siebie negatywnie i zaoszczędzimy przy tym jak najwięcej miejsca. Okej. Tu i jeszcze tu musi być wszędzie droga do każdego z tych miejsc. Więc to... Myślę, że na razie dwa tartaki i dwie chaty drwala, bo nie mamy pewnie nawet tyle pracowników, a w sumie jeszcze nam kilka osób zostało, także może jeszcze po jednym. Także nasz magazyn ma już połączenie z faktorią. Tutaj wracam teraz szybko. Mogę wybudować kolejną faktorię handlową i mieć kolejną wyspę bardzo szybko. I tutaj skupimy się oczywiście na... papryce i chmielu póki co. To będzie bardzo ważne, ale na razie myślę, że zostawię to w spokoju. I zabiorę sobie stąd chyba to. I to. Drewno niech zostanie. I powrócę tutaj. A czy ja mam brzeg właśnie z drugiej strony? Może ja bym zrobiła z tej strony, będę miała bliżej do wyspy. W sumie wioska nie musi być przy faktorii. Przy faktorii w zasadzie najlepiej jak są jakieś budynki produkcyjne. I brakuje nam siły roboczej. Dobra, to szybciutko robimy ile możemy, ile mamy drewna. I jak tylko się pojawi drewno, to kolejne domki. Nie ma na co czekać, musimy mieć dużo ludzi, żeby produkować jak najwięcej i zarabiać przede wszystkim jak najwięcej, bo póki co mamy tutaj spadek. Także nie jest kolorowo, ale to też przez to, że mamy dwie wyspy już i płacimy więcej podatków. A więc chyba zdecyduję się przenieść faktorię handlową, a później możemy tu sobie wybudować na przykład jakieś inne rzeczy. Myślę, że to będzie ok. Tylko musimy teraz połączyć wszystko drogami z faktorią. Żeby działało jak należy. I ci nasi ludzie mają już jakieś potrzeby? Jeszcze nie, ale będą mieli za niedługo ryby. I ja im to załatwię, tylko na razie drewno przede wszystkim. Myślę, że nawet tu już uruchomię kolejne budynki i jedziemy z tym. A może nawet udałoby mi się zwiększyć ich pracę tutaj. Nie za bardzo chciałam to robić, ale może jakoś bardzo się nie zwiększy. No 7% zawsze coś i tartak. Ulala. No nic. Myślę, że niech pozostanie jak jest. Nie chcę, żeby byli zasmuceni, niezadowoleni już na samym początku. Ale mamy już dostępne ryby, także pasowałoby to zrobić. I właśnie możemy tutaj. Czemu nie? Pierwsze rybki. I oczywiście magazyn. I to nam na chwilę wystarczy z taką ilością ludności. No i trzeba pamiętać, że jak oni dostają ryby, to będzie się wprowadzało ich więcej, także jest to super. No i patrzcie, jaka ta gra jest szczegółowa. Naprawdę ładna. O, i tym samym wkraczamy w nowy status i jesteśmy już wioską, możemy produkować alkohol i odzież. I tym się zajmiemy, bo nasza ludność będzie wtedy szczęśliwsza. Jak będę mogła, to... A, potrzebujemy robotnika. Jak będę miała robotnika, to wtedy od razu upgrade'uję ten budynek, bo na razie nie wyrabiamy. No i kolejne 13 desek. Na razie ludność, ludność, ludność i w sumie jak już troszeczkę nam się podniosła, to zrobię chyba już ten alkohol. Bo to też dla nas ważne. Tylko gdzie ziemniaki? Tu? Myślę, że tutaj zrobię sobie przemysł jakiś. Na tym koniuszku. A ziemniaki gdzieś tu. Tu będziemy musieli potrzebować drogi do tej cegły. I ile tu mamy miejsca? Tyle, żeby nie przeszkadzać tym patom drwala. Coś takiego. Dobra. Zrobię sobie magazyn. Od razu go wybuduję. I gorzelnia. Gorzelnia z jednej strony. Na razie jedna. A za tą gorzelnią od razu ziemniaki, żeby mieli jak najbliżej. Żeby dostarczanie surowców nie sprawiało im żadnych kłopotów i nie marnowało czasu. Także wszystko będą mieli bliziutko. Na razie jedna gorzelnia nam zdecydowanie wystarczy i jak widzimy, nasi mieszkańcy są niezadowoleni, także jest to bardzo, bardzo potrzebne. I myślę, że w tej sytuacji usunę tutaj to zwiększenie tempa pracy, bo nie chcę mieć tak niezadowolonej ludności. No i tak, możemy już wybudować karczmę. To też podniesie zadowolenie. Dlatego też chyba to tak spadło bardzo, bo jest już dostępna karczma, a nie jest wybudowana. Także myślę, że zrobimy karczmę i od razu straż pożarną. Się przyda na pewno. O. I super. Teraz to zadowolenie wzrosło, tak. I jak mamy tylko drewno, to trzeba się brać za kolejne domy. Jak tam gorzałka? Jeszcze nie wpada. Ale już się produkuje. Fajnie. Może od razu zdecyduję się na kolejne pole. Nic tam nam nie przeszkadza, nic. Dobra. Kolejne poletko. Bo tak, i ziemniaki, i gorzelnia tyle samo czasu potrzebują na wytworzenie produktów. Także jak mamy dwa razy ziemniaki, to też pasuje mieć dwa razy gorzelnię. I co jest ważne tutaj, w tej strefie, to stworzenie remizy, bo te gorzelnie lubią wybuchać. Niestety. Także teraz będziemy bezpieczni. I kolejne drewno to kolejne budynki. Czy rybek nam wystarcza? Gdzieś tu się patrzyło tutaj. Jest tak, że akurat nam styka. Nie robimy ani za dużo, ani za mało. Myślę, że to jest czas, żeby zrobić drugi budynek. Żeby nie było sytuacji, że nam zabraknie nagle tych ryb. A póki mamy ludzi, to trzeba robić takie rzeczy. I oczywiście kolejne domy, jak tylko można. Czy oni wszyscy będą mieli dostęp? Tak, powinni mieć dostęp do tych budynków. Bez problemu. No i kolejną sprawą oczywiście to jest odzież. Nasza ludność potrzebuje odzieży. Może tu zrobię u góry. Ale też trzeba pamiętać o tym, że tutaj mamy pola naftowe. Tylko dwa niestety, ale tędy fajnie by było, jakby prowadziły tory. I mamy na to miejsce, także zostawię sobie to miejsce na tory, żeby nie zapomnieć. A tutaj mogę robić to, co chciałam. Czyli produkcja odzieży. W ten sam sposób. Czyli najpierw szwalnia. Więc zrobię to w ten sposób. Nie szwalnia. I 3. No i dobra. Mamy jakieś zadanko. Widzę gwiazdkę na mapie. Zadanie mieszkańca. Rozwiązanie łamigłówki. Znajdź i odbierz mąż farmerki. I on jest tutaj w karczmie, tak? I to będzie to. Jest, nawet kilku. Dobra, dała nam odzież. O, proszę. Może być i tak. Kolejne domki, kolejni ludzie. Kurczę, cały czas nam hajs spada. To źle. Musimy więcej ludzi mieć. No, ta druga wyspa od nas dużo pieniędzy pobiera. Znaczy podatki tak naprawdę za tą drugą wyspę. A ona na siebie w żaden sposób nie zarabia, więc tutaj musimy nadgodzić. Jak już mamy odzież, to też będę mogła ich od razu upgrade'ować, tych ludzi, tak? Tak, jak tylko wpłynie więcej odzieży. Będziemy mieli wtedy pierwszych robotników, będziemy mogli sobie upgrade'ować nasze magazyny, tworzyć nowe łańcuchy produkcyjne. Przede wszystkim chyba wtedy zacznie się wytwarzanie statków. Tak coś kojarzę. A na tym nam też zależy. A propos statków, pasowałoby wysłać na zwiady ten nasz statek. Przekażę to, co mam. I popłynę zobaczyć, co i jak, co tam się dzieje dalej. Trzeba odkrywać jeszcze kolejnych ludzi, którzy zamieszkują te wyspy. Bo my poznaliśmy już kogoś, nie szlaki handlowe. Że nikogo nie poznaliśmy, także pasowałoby. Jak wiemy, mamy trzy inne postacie, które mają tu zamieszkiwać. No jeszcze w międzyczasie mogłabym po prostu... O nie, piraci. Tu są piraci. Dobra, to trzeba uciekać. Może tam. Zobaczymy, co tam jest. A tutaj należałoby wybudować kolejne domy i awansować je w końcu. Uwaga, uwaga, tak, pierwsze awanse, może tu w środku. A new milestone. Epoka industrializacji. Wita. Świetnie, czyli co? Pierwsze co? Cegły od razu. Tu i tu, dobra. Wprowadzają się pierwsi robotnicy. Dobrze, będziecie mi tutaj cegły robić. Nie mamy na razie na tylu robotników, ale... I cegielnia. Dobra, trzeba awansować kolejnych ludzi w takim razie. Okej. Nie mam czegoś. Drewna. 4 drewna. Konkurent osiedlił się na wyspie Stary Świat. To znaczy, że ktoś już ma kolejną wyspę. Drugą. Bo każdy miał już jedną na początku, także ktoś już dogania mnie i już ma też 2 wyspy. To to będzie. Okej, Artur Gasparow tutaj się mieści. Dobra. Na razie my z nim mamy pokój. Ale to się może zmienić. Wydaje mi się, że potrzebuję sojuszników. O, i on idzie w miarę równo ze mną. Niemal pewne. Przede wszystkim nie chcę mieć wrogów. Zobaczymy, co nam się tutaj uda z innymi, ale nie chciałabym mieć wrogów. Na pewno. Bo się trochę boję tych przeciwników, którzy są na zaawansowanym poziomie. Nie wiem, jak sobie poradzę. Czyli na samym środeczku mamy piratów. Dobra. Może być to problematyczne, bo często będzie trzeba pewnie koło nich przepływać, ale zobaczymy. Dalej, dalej. Kolejni robotnicy potrzebują kiełbasy już. I tym się zaraz zajmiemy. Mamy dużo farmerów, także trzeba upgrade'ować, póki możemy. O, i od razu już mamy miasteczko portowe. Jest! I możemy stworzyć port. Będziemy mogli tworzyć statki. A nasz stateczek? Niezasiedlona wyspa. Okej, też blisko. Tam coś jest? To wygląda na to, jakby były jakieś budynki, czyli tu będzie jakiś handlarz, prawdopodobnie. Także płyniemy tu. Na szczęście już zarabiamy, a nie tylko tracimy. Ale to wszystko dzięki temu, że mamy więcej ludności, także trzeba dalej ich awansować. Jeśli tylko mamy drewno. No tak, bo teraz będziemy mogli sobie rozbudować magazyn, ale... Okej, jest Eli, czy Eli, jakoś tak się to czyta. Z nim będziemy mogli handlować, to jest fajne. Fajna opcja. A tutaj potrzebujemy do rozbudowy 20 cegieł. No, na razie daleko do tego. Z tego co pamiętam, tak, glina wyrabia się w 30 sekund, a cegielnia wyrabia cegły w minutę, także potrzebujemy 2 cegielni, żeby to nam się opłacało. Trochę daleko mają do tego magazynu, myślę, że postawię tutaj magazyn. A zrobię im drogę z każdej strony. Jak będą chcieli używać, to proszę bardzo. Czy my mamy gdzieś tutaj straż? A no tak, jest przy alkoholu. To może ja zrobię jeszcze połączenie takie, żeby w razie co, gdy coś tutaj zacznie płonąć, to straż będzie mogła dojechać. I zrobię coś takiego i nam się tutaj jeszcze jedne ziemniaki zmieszczą. Dobra. Mamy już szkic w razie co. i można sobie nawet kolejną destylarnię naszkicować. I na razie tyle. Raczej póki co nie będę potrzebować więcej. Mogę potrzebować więcej odzieży. No na razie niby rośnie do góry. Ale ja jestem przezorna i wolę zrobić sobie już kolejny budynek. I tak, to niech działa. I to też. Dobra, gdzie jest nasz statek? Tutaj. Tak, więzienie. On nam będzie oferował jakieś towary i przedmioty, które mogą być bardzo użyteczne. Na razie nie ma co myśleć nawet o kupnie, bo mam bardzo mało pieniędzy. Także myślę, że płyniemy dalej. Coś tam jeszcze się znajduje? Raczej nie. Czy ja bym chciała już tu zacząć? No tak naprawdę nie ma takiej potrzeby. Dopiero gdy będę miała rzemieślników, czyli 3. poziom ludności, to będę potrzebować tej papryki. Ale chmiel chyba mi się przyda szybciej. Może zacznę już tutaj. Czemu nie? No, ta wyspa jest chyba nawet większa niż ta moja pierwsza. To tu pasowałoby zrobić jakieś monumenty. Póki co domy. I tak troszkę drewna mamy, tak? To trzeba będzie też produkcję drewna na początek. Także będziemy mieli produkcję drewna i tu, i tu. To nam się na pewno przyda. O, i pierwsza gazeta. O nie. Myślę, że chcę więcej pieniędzy. Bo tutaj na szczęście szczęście mamy, tak. I tak zrobimy też, to jest teraz ważne. O, kolejny kupiec, proszę bardzo. I gdzie jesteś? Rynek. Rynek i karczma od razu. I pasowałoby też straż pożarną, nie? W razie co? Bo to różnie bywa. Przede wszystkim rynek, pierwsi ludzie i myślę, że zaczniemy od drewna też szybciutko. Od razu. I to będzie też w sumie. Tutaj jest tu tyle lasów. Ale chyba od razu gdzieś to poprowadzę dalej, bo nie chcę za bardzo sobie miejsca tutaj zajmować. Gdzieś tu. I zrobię tak jak wcześniej, czyli magazyn. Tartak 1, 2, 3 i 4. I... Pata drwala. No mogłam nawet bardziej w dół przesunąć to wszystko. Czy mamy tu jakąś naftę? Nie, nie ma nafty. Dobra. Czyli nie muszę myśleć o ewentualnych drogach dojazdu. O nie! Raz, dwa, trzy... I 4, i magazyn, i pata drwala, i tartak. I na razie niech będzie jak jest. Mamy mało ludzi, to jeszcze im dobuduję. Jak jeszcze mamy trochę drewna. I jeszcze jeden. I dobra, powinno wystarczyć. A później się rozbuduje resztę, jak troszkę drewna się tutaj wyprodukuje. No, jak to pięknie. Emporium Exotique. Szczegółowość w tej grze. Bardzo ładnie, bardzo. Gdzie jesteś? Płyn dalej. O, tu mamy obok wielką wyspę. Ktoś tutaj pewnie już mieszka. Nawet widzę, że ktoś ma zadanie dla nas, ale to nie na teraz. Myślę, że na kolejny odcinek. Także jeśli jesteś zainteresowany, bądź zainteresowana kolejnym odcinkiem, to zostań ze mną. Będzie się działo. I kolejnego odcinka możesz się spodziewać już za tydzień. Tak więc mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Cześć!